Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to pierwszy odcinek z serii gry Company of Heroes, czyli Kompania Braci. Mam wersję, która to jest nowa Steamowa i o ile się nie mylę, ma wszystkie kampanie. Także poziom trudności, wysoki. Okej, lecimy. Zaczynamy od lądowania w Normandii, gdyż no fabularnie i historycznie to była pierwsza z misji, która zaczęła się tak naprawdę podczas ofensywy amerykańskiej. Okej, wciśnij dowolny klawisz i zobaczmy, co tutaj się dowiemy z intra. Fajnie. Dobra, myślałem, że będzie jakieś takie intro bardziej, wiecie, no już o grze, a tutaj takie bardziej pitu pitu albo i nie. Serio? No dobra, no miejmy nadzieję, że to jest już to docelowe intro. Company of Heroes. Tak, barki płyną. Barki płyną, D-Day się zaczyna. No, ładne przywitanie. Już jesteśmy w grze, także zobaczymy. Pewnie musimy się przedostać pod wały. Okej, okay, dobra. Kawałek jest do przejścia. Ile mam oddziałów? Jeden. Myślałem, że możemy zrobić coś na zasadzie, że będziemy szli na przykład z żołnierzami jakimiś innymi. Używać zielonych osłon, używać zielonych osłon. To jest priorytet. Dobra, jeden oddział. Nie, jakaś inna osłona. Tutaj może trochę blisko.
Jesteśmy już, jesteśmy pod wołami. Muszę mieć snajpera pod wał. No, niebezpiecznie go tu odprowadzili. Dobra. Dobra, lećcie po prostu na Janka. Okej, tędy. Wszystkich nie zgarną na pewno, więc można na tej metodzie próbować. No, z inżynierami będzie problem. Tylko teraz mnie interesuje. No, dobiegli. Okej, granatem. Jedni granat, drudzy ładunek. No. No. No, come on, come on, chłopaki, come on. Okej. A czy snajper nie może tu pomóc? Snajper tam w skrzyni ich, ile ledzie. Dobra, technicy dali radę. Kompania Ejba. Ostatni. O, dupę. O, nie najlepiej wyszliśmy z tego. Rzućcie tam coś. Ten ładunek powinien tutaj sobie poradzić z nimi. Dobra. Okej, kolejny oddział mamy. Dobra. Okej, okopcie się tu. Snajpera potrzebujemy na górze. Aha, bunkier tylko ładunkami wybuchowymi. Dobra. Zostawmy już tutaj. O, tak. Okej, odbijamy plażę, odbijamy plażę. Powoli, powoli. Sergeant Connie? Ready?
Yes, sir. We have to silence those 88s. Sergeant, round up your men. All right, listen up. First squad, prepare to move out. Dobra, lecimy. Lecimy, trzeba zebrać chłopaków. Cyk. Tędy. We can blow them with satchel charges, it'll take some pressure off our beach. Drugi. Gdzie mamy snajpera? Potrzebujemy go trochę na odrobinę bardziej wysuniętej pozycji. Dobra, jeden oddział snajperski, drugi oddział strzelców. No, tutaj sobie flanki muszą. Okej, technicy. Tutaj bunkier muszę wysadzić. Snajpera na pozycję ogniową trzeba znaleźć. Okej, drugi punkt. Tutaj mamy, co to jest? Okej, przedostajmy się tu na szybko. Oddział techników. O, RKM. Mamy oddział LMG teraz. To przemieśćmy ich tutaj wtedy, techników, tą stronę. Okej, ci dali radę tutaj. W sumie użyjmy, wykorzystajmy to. Tak, tego potrzebowaliśmy tu najbardziej. Snajper tu może osłonić nas tak na dobre z każdej pozycji. Tak, podzielmy ich na dwa oddziały. Oni muszą się tu przedostać. I ekipa LMG tak samo. Będzie trzeba zbombardować to z góry. Dobra. I tak, pytanie, czy on da radę się huknąć do nich. Gdzie oni są? Tak. Jeszcze jedną 88. Ładnie. Excellent job, man. Sergeant Conti, get on the radio. Tell HQ our draw is clear for the tanks to come ashore. Secure the perimeter and dig in. Inform Dog Company that we are in position and waiting for them to come offshore. Ładnie, szybko wyszło nam to. No niestety z tymi działkami trochę podnieśliśmy strat. Zadanie dodatkowe, zniszcz 3 bunkry osi. O, nawet nie wiedziałem, nie zauważyłem, gdzie to było. Ofiary 301. Duże, duże. Ale okej, moi mili, w tym miejscu kończymy odcinek i do następnego. Trzymajcie się, hej.